Hej, dzisiaj porozmawiamy o wielkich zmianach, zmianach w akumulatorach, zmianach w bateriach, które tak naprawdę zostały wywołane przez zmiany w inwerterach. Ja nie wiem, czy w waszej uwadze też to uszło, bo ja głupi wpychałem w was te 48 V, wpychałem w siebie 48 V, wpychałem w elektrownię, no dobra, to akurat nie było takie głupie, ale okazało się, że w międzyczasie rynek zrobił swoje. I kapitalizm zmienił nam 48 V w 24 V po stronie magazynu. Otóż, gdybyście, tutaj będą linki pod spodem, a w tej chwili poglądajmy razem, gdybyście poglądali razem ze mną takie fajne inwertery, 3 kW, 2,4 kW, tak, to jest już zupełnie wystarczająca moc, żeby się bawić w domu z energią. Otóż wyszło bardzo dużo w tej chwili takich inwerterów o mocy w okolicach 3 kW. I to już jest moc, którą możemy nasz dom obdzielić w momencie, kiedy sieć energetyczna nie istnieje. Mało tego, możemy sobie kupić dwa takie inwertery, no bo widzicie, że ceny są w okolicach 1000 zł. I mieć dwie oddzielne fazy, podłączone lub nie, czyli przypuśćmy pod jedną fazę obwody, które muszą być podłączone, a pod drugą fazę te obwody, które są bardziej związane z rzeczami fajnymi, ale nie niezbędnymi nam do życia. Co nam to daje? No, że sumarycznie mamy 5 kW do użycia, że co nam to daje? Że przede wszystkim jak spojrzymy na zakresy MPPT tych inwerterów, to są inwertery, które mają w zakresach wejścia, czyli tej naszej produkcji, do 100 V. Dlaczego to jest takie istotne? No a dlaczego w ogóle 48 V było istotne? Słyszycie, co mówię, już było, już się rakiem wycofuję z tego, co tyle czasu. 15 lat dogadałem po to, żeby się teraz z tego wycofać, no ale zmienił się świat. Otóż produkcja 24 V i ciągnięcie tego nawet kilkudziesięciometrowym kablem do magazynu energii, no to jest gorszy pomysł, bo moc na naszym kabelku wytracana jest wprost proporcjonalna do naszego wspaniałego prądu, który przez ten kabelek prowadzimy. I dlatego fajnie jest, jeżeli możemy produkować energię w jak najwyższym napięciu. I dlatego wydawało mi się, że niezbędne jest 48 V. No a co się okazało? Te inwertery po stronie produkcji zachowują się jak inwertery 48 V, bo prawie wszystkie mają zakres przynajmniej 80 V na wejściu. Czyli łapią nam się na przykład dwa 36-woltowe ogniwa spięte w string, co jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. I umożliwiają nam podłączenie baterii 24-woltowej na wyjściu, co nam daje z kolei 24 V na wyjściu w stosunku do 48. Otóż przyjmijmy, że potrzebujemy bardzo dużą pojemność, czyli ciągle mamy te cztery akumulatory, ale spięte w dwóch układach 24-woltowych. Co to nam daje? Otóż, jeżeli tak jak wszyscy wielcy znawcy z internetu przewidują, że nam te akumulatory umrą, padną i w ogóle okryją się smrodem, okryją wstydem naszą rodzinę, w ogóle zrobią wszystko, spowodują najazd Tatarów, nie wiadomo co jeszcze. Jeżeli nie daj Bóg, po 4 czy 5 latach jeden z tych akumulatorów padnie, to my i tak odpinamy ten obwód akumulatorów, właśnie zostałem pouczony ostatnio w tych, że się nie mówi string, tylko obwód, będę się próbował tego trzymać. Odpinamy jeden obwód akumulatorów i ciągle mamy działający system. Wprawdzie o połowę mniejszej pojemności magazyn energii, ale ciągle działa, to jest mieć albo nie mieć energii. Po drugie, 24 V umożliwiają nam, proszę mi podpowiedzieć, natywne działanie ze wszystkimi odbiornikami 24-woltowymi, których jest sporo ze względu na rynek ciężarówek. Więc tutaj też możemy sobie z bardzo wieloma rzeczami dać radę bez przetwornicy w ogóle. Mało tego,
12-woltowe LEDy, spinamy po dwa w szereg i proszę bardzo, i mamy normalnie działające oświetlenie. Instalacji 48-woltowej po cztery halogeny LEDowe spinać, no to to już jest troszeczkę za dużo zabawy. Więc, kurczę, no. No nawet nie wiem, jak to powiedzieć, ale dla mnie to po prostu ta cena czyni cuda. 1500 zł z dostawą z Unii Europejskiej, 3-kilowatowy inwerter z dostawą nawet chyba z Niemiec, ships from Poland or Italy, czyli nawet z Polski, proszę bardzo, no to nie ma powodu, ja nie widzę powodu, żebym miał się ciągle tych 48 V trzymać. Bo co, bo przez kilkanaście lat się tego trzymałem? Tak, bo sytuacja była inna. Bo takie inwertery wtedy nie istniały. Kiedy do tego inwertera ja w tej chwili spokojnie podpinam swoją 48-woltową elektrownię i już! I już, no! Wow! No ja nie wiem, może czegoś nie dostrzegam, może gdzieś coś mi, pomroczność jasna i... Ale no dla mnie po prostu wow, no. No i mało tego, budowa systemu domowego to jest w tej chwili 1500 zł. Dwa akumulatory po 250, inwerter za 1500. Dziękuję, mam off-grid. Z2 używane panele po 200 zł. Dziękuję. Zrobione. Prosto, łatwo. Nie wiem, powiedzcie, co o tym sądzicie. Ja jestem zajarany i to bardzo. Wydaje mi się, że to jest krok w bardzo, bardzo dobrym kierunku. Mało tego, kolejna rzecz, że jeżeli ktoś na przykład, bo jakby nie jesteśmy w 100% odporni na wszystko, co się dookoła nas mówi. I ktoś nasłuchał się tych rzeczy, że te zwykłe, tanie akumulatory, one są niedobre i on musi kupić drogi akumulator. To jak on już musi kupić ten drogi akumulator, to on wtedy musi kupić te dwa drogie akumulatory AGM, a nie cztery. Gdzie to już nie jest 250 za sztukę, to jest 600 zł za sztukę i ta różnica robi się dużo większa nagle. Więc no naprawdę chylę czoła przed kolegami, którzy zauważyli to wcześniej, bo widziałem instalację kolegów, których tutaj spotkałem w komentarzach pod filmami i to są najczęściej instalacje 24-woltowe. I chylę czoła, bo rzeczywiście odważnie jak pionierzy poszli w to głową do przodu i otworzyli rynek dla nas wszystkich, otworzyli możliwości dla każdego praktycznie. Więc pozdrawiam, się subskrybujemy. Jest pytanie, bo każdy z nas jakieś tam rzeczy przegląda na internecie. I stado małp jest zawsze mądrzejsze niż pojedyncza małpa. Jest taki pomysł, żeby co piątek pojawił się odcinek, gdzie szanowne państwo prześle mi swoje zgłoszenia rzeczy najfajniejszych, które znalazło do kupienia w internecie, tak żeby osobnik, który będzie chciał je kupić, miał sobotę i niedzielę na porozglądanie się, czy na pewno tego chce, po czym jak zamówi, no to żeby mu to przyszło na przed następnym weekendem, żeby miał weekend na potestowanie, no bo jest 10 dni na zwrot według przepisów unijnych, więc fajnie by było, żeby to od razu jak coś nie będę umiał zrobić, jak coś okaże się nie tak, mogę zadać pytanie kilku osobom, a ewentualnie w razie gdyby okazało się, że jednak dany produkt nie spełnia moich oczekiwań, to go po prostu w diabły odesłać. Więc gdyby szanowne państwo właśnie po weekendzie zechciało do mnie na maila przesyłać rzeczy, które szanowne państwo znalazło, tak jak no te inwertery na przykład, którymi zainteresowałem się właśnie dlatego, będąc tempogłową osobą i ja mam swoje i tak dalej, ale zainteresowałem się, no bo cholera, no ludzie na tym działają, coś w tym musi być. Więc gdybyście mieli jeszcze jakieś inne pomysły na rzeczy, które można kupić albo na rzeczy, które kupiliście i z których jesteście super zadowoleni i chcecie, żeby inni też byli zadowoleni, albo rzeczy, które kupiliście wy, a nikt inny jeszcze o nich nie wie, no to dawajcie znać i może byśmy tak zrobili, że co piątek będziemy dla weekendowych zakupoholików umieszczali odcineczek, gdzie rzeczy przez nas sprawdzone, przez nas wynalezione się mieszczą, tak żebyśmy nie musieli popełniać tych samych błędów wszyscy, żebyśmy mogli popełniać błędy nowe, bo to posuwa ludzkość do przodu. Pozdrawiam raz jeszcze i się subskrybujemy.